W polityczne szranki stanęli Jacek Klimaszewski z Komitetu Wyborczego Wyborców Jacek Klimaszewski Jeden Czarnków, Andrzej Tadla z Komitetu Wyborczego Wyborców Jutro dla Czarnkowa, Piotr Pawłowski z Komitetu Wyborczego Wyborców Czarnkowianie i Ewa Kozłowicz z Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W pierwszej kolejności kandydaci przedstawiali, jakie ich zdaniem są najważniejsze wyzwania stojące przed miastem w nadchodzącej kadencji. W Czarnkowie jest parę spraw, które trzeba załatwić. I tak może po kolei. Pierwsza sprawa to jest odnowienie parku Staszica. No w tej chwili wygląda on, powiedzmy, bardzo źle. Najwięcej emocji wywołały pytania wzajemne kandydatów. W tej rundzie każdy z uczestników debaty miał okazję zakwestionować założenia programu wyborczego kontrkandydatów. Czego pan wprowadza naszych mieszkańców w błąd, sugerując, że wody geotermalne są opłacalne? Podważyłbym zdanie tutaj pani z uwagi na to, że miasto przygotowało opracowanie dotyczące strategii rozwoju. Kandydaci dyskutowali również na temat wydatkowania funduszy w ramach tegorocznego budżetu. Myśmy jako samorząd stanęli przed wyborem, czy rewitalizacja parku, czy budowa szkoły i dostosowanie szkoły numer 2 do reformy, która nas zaskoczyła. Jak by pan się zachował? Co by pan wybrał w tej sytuacji? Co było ważniejsze? Park czy szkoła? Jacek Klimaszewski z kolei zdecydował się przepytać swoją kontrkandydatkę z wiedzy o drogownictwie. Proszę wymienić, jakie mamy drogi powiatowe i jakie wojewódzkie. Droga wojewódzka to droga 178 i 181. Droga powiatowa to na przykład ulica Gdańska. Co mam jeszcze dodać? Kandydaci zwracali również uwagę na drobniejsze problemy miasta. Piotr Pawłowski pytał na przykład o wewnętrzne drogi dojazdowe, które jego zdaniem traktowane są przez miasto po macoszemu. Chciałbym usłyszeć deklarację, jakie podejmie pan kroki w tym kierunku, aby zmienić pozytywnie przestrzeń wokół miasta, czy podejmie pan ten problem, czy go rozwiąże? Przez cały tydzień odbywać się będą kolejne z cyklu debaty kandydatów na stanowiska burmistrzów największych miast regionu. Już dzisiaj debata o Chodzieży, w przyszłym tygodniu dyskutować będą kandydaci z Trzcianki, Wałcza, Złotowa i Piły.